Był w moim życiu taki czas, że myślałem, że gdyby rozjechał mnie w tej chwili tramwaj, to nie byłoby mi w ogóle szkoda. I to nie było tak dawno temu, ale zacznijmy od początku. Do Warszawy przeprowadziłem się w samym środku pandemii, w lipcu 2020 roku. Byłem strasznie podjarany. Miałem pracę w IT w samym środku miasta, wynająłem sobie całkiem ładną kawalerkę, a ludzie po wymuszonej izolacji pragnęli poznawać nowych ludzi. Więc poznawałem nowych ludzi. Nowe życie trwało w najlepsze, aż pewnego dnia, siedząc sobie w biurze w pracy, dostałem na LinkedInie wiadomość od agencyjnego rekrutera. Czy mam chwilę, żeby pogadać o świetnej ofercie pracy dla technologicznego giganta, jednej z największych firm świata, z produktów, której korzysta większość ludzi na świecie? Oczy mi się zaświeciły, kąciki ust podniosły, a z majtek zrobił się namiot. Porozmawialiśmy przez telefon i stwierdziłem, że idę w ten temat dalej. No bo czy jest coś piękniejszego niż praca w ogromnej korporacji z nieograniczonymi środkami i największymi mózgami w całym IT? Kurde, chyba nie! W firmie, w której wtedy pracowałem, miałem dość klikania w jakiś debilny projekt dla Arabów. To był idealny moment na zmianę. Mimo, że w tym wielkim korpo jedyną formą zatrudnienia mnie była umowa o pracę tymczasową przez agencję pośredniczącą. I mimo tego, że kasa nie była jakoś szczególnie dobra. I mimo tego, że musiałem pracować z mojego malutkiego mieszkania, bo biuro było zamknięte. Pocieszyłem się z tej oferty ogromnie i myślałem, że złapałem Pana Boga za nogi. Nie było na co czekać. Koleś z agencji umówił mnie na rozmowę z moim przyszłym szefem. No i dowiedziałem się, że będę robić zajebiste, nowatorskie projekty, które będą wspierały sprzedaż usług dla wielkich klientów. Ekscytujące prototypy oparte o najnowsze technologie. Oczami wyobraźni widziałem już, jak siedzę w jakiejś tajnej korpo piwnicy i dłubię projekt, który zmieni całą ludzkość. Nie no, tak na serio to nie miałem takich oczekiwań, ale brzmiało to naprawdę dobrze, tak? Podniecająco eksperymentalnie. I sprawiało wrażenie czegoś, co na maksa wykorzysta moją kreatywność. Potem miałem rozmowę z gościem ze Stanów, który nie był designerem, ale ewidentnie bardzo chciał nim być. Oglądał moje rzeczy w Figmie i było to odrobinę dziwne, bo wypytywał mnie o rzeczy, w których sam nie miał za bardzo doświadczenia. Ale to akurat było na moją korzyść. Zostałem zatrudniony i wszystko zdawało się być w porządeczku. Mój zespół spotykał się codziennie, to było paru kolesi i parę dziewczyn. No ale niedługo po tym, jak dołączyłem, to część ludzi z tego zespołu zaczęła unikać tych spotkań, więc bardzo ciężko było mi poznać moich kolegów z pracy. Ale nie to było najgorsze. Praca w kawalerce zaczynała dawać się we znaki. Myślę, że była jednym z największych czynników wpływających na moje samopoczucie. Negatywnie rzecz jasna. Spanie, jedzenie, pracowanie, odpoczywanie i dymanie w jednym pomieszczeniu odbierało mi smak życia. Ale wróćmy do pracy. Na początku mieliśmy robić jakiś własny design system. Całkiem spoko, lubię to i mam w tym sporo doświadczenia. No, tylko że okazało się, że to bezsensowne rżnięcie material design i w sumie do tej pory nie wiem po co. Po prostu braliśmy elementy z materiala, część rzeczy usuwaliśmy, zmienialiśmy kolory, zmienialiśmy zaokrąglenia, no i co? No i gówno. No ale oczywiście robiłem to, no bo byłem świeży i nie chciałem się za bardzo wychylać. Okazało się też, że nie robiliśmy żadnych innowacyjnych rzeczy, tylko kazali nam trzaskać sprzedażowe prezentacje. Także tak, robiliśmy masę slajdów. Poczułem się oszukany. I tak, robiłem oczywiście jakieś rzeczy w Figmie, jakieś klikalne dashboardy, proste prototypy. Spędzałem też masę czasu na spotkaniach z Hindusami, którzy łączyli komputer z odkurzaczem, ale ja osobiście nie miałem poczucia, że robię cokolwiek znaczącego. Próbowałem znaleźć jakieś problemy do rozwiązania, żeby te nasze koncepcje były jakkolwiek osadzone w rzeczywistości, ale fakty były takie, że każdy z nas klepał sobie jakieś gówna, powstawały z tego jakieś artefakty, które można było i tak spuścić na koniec w kiblu. Za to bardzo dużo energii trzeba było poświęcać na zapoznanie się z jakąś smutną korpo dokumentacją, która brzmiała, jakby była pisana przez AI. Ale nie była! Te rzeczy pisały korpo szczury i może powinienem powiedzieć ludzie z korporacji, ale ciężko nazwać mi te istoty ludźmi. Z dnia na dzień miałem coraz mniej chęci, żeby siadać do komputera. Wiedziałem, że jak siądę, to będę musiał robić rzeczy, które nie sprawiają mi żadnej radości z ludźmi, których po prostu nie lubię. I na pewno nie pomagał fakt, że jedynym celem naszego szefa było przypodobanie się jego szefowi. I bez kitu gościu naprawdę nam to powiedział. Ta hierarchia sprawiała, że chciało mi się żygać. Nie było tam żadnej chęci zrobienia czegoś dobrego albo ciekawego. Jedynym celem było przetrwać. Wieczorami nie chciałem kłaść się spać, bo wiedziałem, że zasnę i zaraz się obudzę, a jak się obudzę, to będę musiał znowu iść do pracy. Z łóżka do biurka miałem jakieś 3 metry i wiem, że niektórym się to podoba, ale ja nie polecam. Rozregulowałem sobie cały cykl dobowy, zacząłem mieć problemy z zasypianiem, stałem się kłębkiem nerwów i pojawiła się apatia. Spędzałem w pracy 8 godzin dziennie i mam wrażenie, że gdyby nie dyscyplina w chodzeniu na siłownię, która bardzo mi pomagała,
to byłoby ze mną krucho. Tak, to mniej więcej na tym etapie, w piękny słoneczny dzień, przechodząc przez ulicę, pomyślałem sobie, że gdyby walnął mnie w tej chwili tramwaj, to byłoby to naprawdę niezłe rozwiązanie. Rozwiązanie? To nie jest normalne. Mimo, że w mojej głowie to była tylko taka niewinna myśl, że hehe, przecież wcale tak nie myślisz, to tylko takie gdybanie, to teraz, kiedy wszystko jest już ze mną w normie, widzę, że to nie było normalne i nie powinno mieć miejsca. Jednym z przełomowych momentów było to, jak mój szef wyjechał do mnie z pyskiem, że dlaczego tu się w tym pliku Figmy nic od wczoraj nie zmieniło. Projekt, który wtedy robiłem, był bez ładu i składu. Próba dojścia do tego, o co w nim w ogóle chodzi, to była orka na ugorze, a ja byłem kontrolowany, mikrozarządzany i opierdalany. Sygnałem, że coś może być nie tak, było jak jeden z tych dziwnych gości z mojego zespołu po prostu zniknął. Odszedł bez słowa. Może szybciej wyczuł, że coś tu śmierdzi, a ja po prostu żyłem w iluzji, że coś się jeszcze zmieni. Nie było to dla mnie super oczywiste, bo w końcu zakolegowałem się z dwoma dziewczynami, dla których wszystko było, no, może nie super jakoś ekstra, ale całkiem okej. Okay. Więc może tak naprawdę problemem byłem ja. Najgorsze jest to, że takie sytuacje nie dzieją się z dnia na dzień i nie zauważasz przeskoku pomiędzy dniem pierwszym, a nie wiem, 90. To jest takie powolne gotowanie żaby. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że ekscytacja w nowym miejscu pracy ustępuje w pewnym momencie rutynie, ale czy z rutyną zawsze musi przyjść nędza? Poczułem, że tak dalej być nie może. Nie mogę czuć się jak wrak, nie mogę nie mieć chęci do wstawania z łóżka i nie mogę nie mieć chęci do siedzenia przez 8 godzin przy komputerze, jeżeli wcześniej jakoś dawałem radę. Zdobyłem się na odwagę i poszedłem po rozum do głowy. A może powinienem powiedzieć po zdrowie dla głowy. Umówiłem się do psychiatry. To była bardzo dobra decyzja. Dostałem miesiąc zwolnienia lekarskiego. Nienawidziłem swojej pracy. A ponieważ praca to ogromna część życia, to w efekcie nienawidziłem w tym czasie swojego życia. Nie fajnie. Na zewnątrz wyglądałem na normalnego, uśmiechniętego chłopaka, ale tak naprawdę byłem w dupie i gówno widziałem. Nie miałem depresji, ale byłem w naprawdę złym stanie. Szczególnie jak na mnie, osobę o raczej wesołym usposobieniu i wysokiej energii. Na zwolnieniu doszedłem do siebie i uznałem, że wezmę cały urlop, jaki mam do wzięcia, a potem wypierdalam z tej firmy. Mimo, że nie miałem żadnej kolejnej pracy. Pojechałem na wakacje, pierwszy raz wybrałem się w ogóle na all inclusive. No i strasznie się wynudziłem, bo większość czasu spacerowałem albo leżałem na basenie. Ale bardzo mi to pomogło pozbierać się i wyleczyć głowę. Kiedy szedłem do biura tej agencji zatrudnienia wręczyć wypowiedzenie, to czułem, że robię jedną z najlepszych rzeczy w moim życiu. Czułem, że odzyskuję godność i siłę. Że żaden pajac, którego nigdy nie widziałem na oczy, nie będzie mi zaglądać w moje rzeczy i cisnąć, że nic nie zrobiłem. A co z ludźmi z mojego zespołu? Nie mamy kontaktu, ale widziałem, że większość wyjebali po prostu przy tych masowych zwolnieniach jakiś czas temu. Szef też się gdzieś przeniósł. Czy wszystko to wina firmy? Wina ludzi? Wina pandemii? Wina pracy z kawalerki? Tak naprawdę to wina wszystkiego po trochu. Czynników było wiele. Można powiedzieć, że znalazłem się w ekstremalnie nieodpowiednim miejscu o ekstremalnie nieodpowiednim czasie. Miałem jednak ogromne szczęście, że stan mojej bani nie był jeszcze fatalny. Udało mi się zachować względnie trzeźwy umysł i w miarę szybko zareagowałem. Ale mogło być zupełnie inaczej. Pamiętaj, że zdrowie twojej głowy jest równie ważne jak zdrowie twojego ciała. A rzeczy takie jak wypalenie zawodowe biorą z zaskoczenia. Niczym płód. Najpierw rośnie w tobie po cichu, a potem pęka ci dupa i chorujesz na sepsę. Nie ma nic złego w tym, żeby szukać pomocy u specjalisty. Czasem receptą może być zwolnienie lekarskie, a czasem zwolnienie się w ogóle. A jeśli chcesz zobaczyć, co robiłem przed korpo i po korpo, to obejrzyj ten film. Buziaki.